Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Jukena, przed wami 8 odcinek z Farming Simulatora 2, w którym od zera do milionera dorabiam się dużych pieniędzy. I co ciekawe, jeśli mnie nie rozjadą, na szczęście nie. Nie bez powodu zaczynam z drogi, bo to, co zobaczycie dzisiaj, będzie niespodzianką. Chociaż częściowo mogliście się tego spodziewać, oglądając ostatni, krótszy odcinek, ale dzisiejszy powie wam wszystko. Widzieliście, moi drodzy, tak, to jest wjazd na moją farmę. Czy tu była moja farma. Bo jak widzicie, nie ma domku, został tylko plac zabaw, którego nie mogę zburzyć jeszcze. Nie ma garażu, nie ma niczego. Sprzedałem wszystko, nawet powiem wam szczerze, że sprzedałem totalnie wszystkie maszyny. Tak, dobrze, moi drodzy, słyszycie, więc szybkie wprowadzenie. W tym odcinku pewnie jeszcze nie, bo to będzie pokazanie, jak staję się milionerem, ale solidnym milionerem już na pewno będę w następnym odcinku. W wielkim skrócie, sprzedałem wszystkie budynki, które są na farmie. Właściwie jedyne, co zostało na tej farmie, no to sama ziemia. Sprzedałem naprawdę wszystkie maszyny. Ostatecznie w odcinku nie chciałem sprzedawać, ale padło na to, że sprzedałem totalnie wszystko. Nie ma tu niczego. Wynająłem sobie następnie ciągnik, w którym posadziłem drzewa. I żebym was... świerki oczywiście. I żebym was, moi drodzy, nie skłamał, to około 1000 tych świerków mogłem na tej farmie posadzić. Jak się dziwicie, czemu tak jest krzywo, to widzieliście w poprzednim odcinku, że po sprzedaży tych domków no zrobiły się jakieś dziury, starałem się ten teren równać, ale nie da się go zbyt dobrze wyrównać, jak są posadzone drzewa, czy jak coś stoi. To też taki protip dla was, więc równaniem terenu zajmiemy się no niestety później. No i właśnie, ktoś powie, ale po co, Juken, sprzedałeś dom, to wszystko, no tak fajnie to wyglądało. Słuchajcie, plan jest bardzo prosty. Sprzedałem wszystko po to, aby teraz się dorobić na drewnie. I kiedy się dorobię na drewnie, ja tutaj mogę sobie zrobić farmę marzeń. Mogę zrobić fajny płot, posadzić ładne drzewa dookoła, typu na przykład jakieś brzuski, już niekoniecznie takie wielkie świerki. Mogę zrobić wszystko, mogę nowy domek postawić, wielkie garaże dla ciągników, mogę sobie zagospodarować, gdzie chcę mieć pola, a gdzie chcę mieć taką strefę, powiedzmy, dla siebie. I takie coś będę docelowo robił. I to będzie też motyw na następne, moi drodzy, odcinki. Wracając do tematu drzew, to po sprzedaży tego wszystkiego miałem około no ponad 1 000 000 euro. Tak więc, moi drodzy, jak sami widzicie, kupiłem sprzęty. Te sprzęty, które tu stoją, są kupione. Nie kupowałem ich na odcinku z jednego prostego powodu. Musiałem przetestować, dlatego też widzicie, parę drzew zostało wyciętych. Tutaj parę drzewek jest wyciętych. Dlatego też są takie no pagórki, bo nie dało się tego wyrównać. Jak widzicie, parę powycinałem, gdzieś tam mi pozostawały. Jeszcze te drzewa ścięte, bo chciałem przetestować te maszyny. Bo to, co mi się strasznie tutaj w Farming Simulatorze, moi drodzy, nie podoba, no to brak intuicyjności obsługi tych maszyn. Więc dla mnie maszyna musi być intuicyjna. Kupiłem mana, na którego mogę ładować drewno i jest super, on będzie mi służył do przewozu drewna. Mogę ładować, słuchajcie, tą ładowarką, którą sobie kupiłem, ale też gdyby czasem sobie troszkę, no nie będę miał pomocnika, więc żeby sobie przyspieszyć temat, to mam tutaj, jest podobno jakiś autoloader, sprawdzałem, działa to, także wystarczy belki podsunąć pod to i one się fajnie same zapakują. Myślę, że na samym początku, dopóki się nie nauczę dobrze tego obsługiwać, to będzie dobry pomysł, natomiast maszyna całkiem spoko, można kilka beli nią złapać i przede wszystkim fajnie służy do przesuwania tych bel. Także jestem z niej bardzo zadowolony, potestowałem, no i najważniejsza rzecz to ta maszyna do ścinania drzewa, no taka typowa, jak jest, jak w lasach występują. No nie była ona tania, no ale jak sami się domyślacie, no wszystko posprzedawałem, to pieniądze na to miałem. Co zrobiłem, moi drodzy, dalej? No bo ściąłem te drewno, dwa kursy łącznie, zawiozłem do tartaku, który oczywiście tartak sobie kupiłem. Kupiłem sobie tartak oraz kupiłem sobie cieśle. Tak, moi drodzy, kupiłem tartak i kupiłem cieśle i te pieniądze, które widzicie, które tutaj mam no na plusie, to jest wynik sprzedaży mebli. Ktoś znowu powie, no ale przecież inny był plan, miałem tylko drewno sprzedawać. Zgadza się, drogi widzu, wszystko się zgadza, miałem sprzedawać drewno, natomiast jak sobie popatrzyłem w te ceny sprzedaży, no to metodą dedukcji doszedłem do takiego wniosku. Za 1000 litrów drewna dostanę tam 2000,
za 1000 litrów desek dostanę 4000, a za 1000 litrów mebli dostanę 8000. Jeśli dobrze pamiętam, możemy to zresztą jeszcze sprawdzić. No i już sprawdzimy, widzowie, już sprawdzimy, nie ma tutaj z tym problemu. Zobaczcie, taka była droga dedukcji. Patrzę sobie, patrzę, no i widzę coś takiego jak, gdzie jest to drewno. No drewno, tak? 2000, tam 900 nawet bym dostał. Cieśla 2900, no dobra. Okej, 2900 za drewno. No to mówię, no to może lepiej będzie kupić tartak. W tartaku zrobię deski i będę sprzedawał deski. No i tak też, moi drodzy, zrobiłem. Kupiłem tartak, no bo widzę, że za deski się już 3500 dostaje. Mówię, spoko, luz, elegancko. Natomiast miałem jakiś problem, bo kiedy te deski mi się wyprodukowały, nie byłem w stanie, i tartak mi się cały zapełnił deskami, już nie miał gdzie tych desek przechowywać, a ja nie mogłem tych desek zawieźć na sprzedaż. Tam kompletnie nie było takiej informacji. Jest to strasznie nieintuicyjne. Może jest taka funkcja, natomiast ja jej do teraz nie znalazłem. Więc metodą dedukcji sprawdziłem, co się dzieje. Kupiłem cieśle. I kiedy kupiłem cieśle, cieśla z tych desek automatycznie się te deski transportują. Z tych desek tworzy meble. No i zobaczcie, no może trochę przesadziłem z moją początkową oceną. W każdym razie nie zmienia faktu, że zamiast dostać, moi drodzy, tam powiedzmy te 2000 z hakiem, dostaniemy 5000 z hakiem za meble. I dzisiaj do tego też będziemy się, moi drodzy, przygotowywali, bo ponieważ już wam łańcuch produkcji tu chciałbym pokazać. Zobaczcie, mamy tartak, w którym mamy 28 tysięcy litrów drewna zawiezionego w dwóch ciężarówkach, bo to dwie ciężarówki były. Deski mi tutaj tartak ładnie produkuje. Ja oczywiście czas mam spowolniony, żeby nie zgłupieć. I następnie będzie cieśla, do którego pojedziemy i będziemy potem te meble w międzyczasie już na odcinku zawozili do sprzedaży, do marketu. Także plan jest taki, ścinamy drzewa, ale brakuje mi jeszcze sprzętu, bo niby sprzęt typowo do wycinki mam. Ale żeby ta wycinka szła łatwiej, to będę musiał sobie kupić jeszcze, moi drodzy, dwa sprzęty. Nie wiem, czy mi starczy pieniędzy na to. Myślę, że powinno. Przede wszystkim sprzęty do sprzedaży mebli, no bo bez tego no nie ruszymy. Kompletnie, widzowie, bez tego nie ruszymy. Jeden transport chociaż muszę dostarczyć z drewnem, znaczy z meblami, żeby to miało ręce i nogi. No i niestety będzie trzeba te pieńki tu usuwać, bo tak jak widzicie, nie zawsze mi się te drzewa posadziły idealnie. Nawet tu na drodze posadziłem drzewo, które jest ścięte. Więc będzie trzeba kupić traktor, no i tą maszynę do ścinania pieńków. Natomiast no pierwszy raz muszę się, że tak powiem, przemęczyć. Tutaj trochę powycinać, żeby trochę miejsca więcej zrobić, żeby było jaśniej. No może z tej strony się tutaj weźmiemy za wycinkę tym razem. Więc muszę się, widzowie, przemęczyć i po prostu tak jak jest, to powycinać. Może mi się uda ten plac zabaw przewrócić, zobaczymy. Także taki jest plan, zasiadamy w takim razie, widzowie, do maszyny, którą mi się dosyć fajnie obsługuje. I tu jestem jakby na tym etapie tych maszyn, jestem z nich zadowolony. Nie są to tanie maszyny, no ale wiecie, no miałem pieniądze ze sprzedaży. No może to pierwsze sobie wytniemy. Miałem, słuchajcie, zobaczcie, to już obsługa tego jest dosyć w miarę intuicyjna i jest góra-dół, tak, wszystko możecie fajnie, słuchajcie, obsługiwać myszką można sobie, o, oddalasz, przybliżasz i to jest dla mnie, wiecie, to jest dla mnie już argument bardzo solidny, można sobie bliżej podjechać, można, o, wracać, także jest tego sporo. Dobra, włączmy ścinarkę drzew, długość niech będzie 6 metrów. W zasadzie te metry mi nie robią różnicy, natomiast jedyny minus, jaki tutaj za chwilę zobaczycie, chyba że trzeba tu jakieś, nie wiem, jeszcze bym musiał ją rozłożyć, czy ona jest rozłożona? Nie, jest rozłożona. Jedyny minus, jaki jest, to przy ścinaniu tego to się jakoś baguje, bo w świecie realnym nawet widziałem, gdzieś jakiś gościu robił live'a z tego i dokładnie taką maszyną gdzieś tam wycinkę robił i nie było problemu, natomiast u nas jest to, widzowie, tak, że
że tutaj zaraz zobaczycie, co się tutaj stanie z tą maszyną dziwnego. Staram się jak najbardziej przy dole to wziąć. Dobra, pierwsze drzewo. Na 6, niech będzie na 6. Zetnij. Chyba, że trzeba poczekać, może trzeba poczekać, aż ono się przewróci, nie? Bo jeszcze nie sprawdzałem takiej opcji, bo ona tu robi takie manewry, ta ścinarka, że masakra. Faktycznie, trzeba by poczekać, aż ono się przewróci, wtedy zobaczcie, będzie drzewo na drzewie. To będzie fajnie się później zbierało. Zobaczcie, wszystko mamy ładnie, także 100 razy, że tak powiem, i łatwiej, i przyjemniej niż tą piłą mechaniczną. Wiadomo, że na początku możecie też robić piłą mechaniczną. Też miałem taki plan. Mój pierwotny plan, słuchajcie, bo nie wiedziałem, że mi kasy starczy na tą maszynerię, także... Mój pierwotny plan, widzowie, był jak najbardziej... O, widzicie, tu jakieś czasem się dziwne robią. Aha, bo mi się maszyna trochę obróciła, dobra. Tutaj sobie też możecie zobaczyć bliżej, dalej i naprawdę działa to. Teraz poczekamy, aż... Słuchajcie, zobaczymy, co się stanie, jak... Zobaczymy, co się stanie, jak poczekamy chwilę. Jak poczekamy, aż to drzewo się przewróci. Na łeb mi spadnie. No nie przewróci się, widzicie? I zobaczcie, takie robi wygibasy ta. Takie coś robi ta nasza maszyneria za pierwszym razem. Nie wiem, może jakiś obciążnik tu trzeba dać? Nie mam pojęcia. To jest jedyne, co na razie odkryłem. Ale zobaczcie, i na kubkę. Dokładnie jeszcze wam nie powiem na tym etapie, ile drzew chodzi na jedną ciężarówkę, no bo to się, słuchajcie, to się wszystko przekonacie. Wraz ze mną będziemy też to zaraz wieźli do tartaku, natomiast będziemy w międzyczasie musieli jeszcze, słuchajcie, pomyśleć o... Może tą po pierwsze. Ach, tak nasadziłem chyba z 1000 drzew, naprawdę, widzowie, z 1000 drzew poszło. Nasadzonych i zobaczcie, no tu nie można inaczej tego, ale nic nie szkodzi, słuchajcie, jak będzie coś odstawało, to piłą mechaniczną, słuchajcie, załatwię te pieńki, które mi gdzieś tam będą odstawały, piłą mechaniczną, wiecie, co zrobimy potem? Te wszystkie rzeczy, które nam gdzieś zostaną, które nam jakoś chamsko zostaną, to po prostu, o, może tak? Te wszystkie rzeczy, patrzcie, trzyma ta maszyna to. Dobra, no to nie spadnie. Te wszystkie rzeczy, które nam zostaną, wytnę jeszcze piłą mechaniczną i zrobimy z tego wióry. Aczkolwiek nie bardzo wiem po co, no bo jeśli ja kupiłem tartak, to siłą rzeczy ten tartak wióry ma, no to jakby tych wiórów nie sprzedam, nie zrobię nic z nimi. Nie wiem, czy je zużyję. Także, dobra, no miałem no niby z tej strony nie wycinać, ale... Już tak to przy drodze trochę przytniemy. W głąb lasu też trzeba. No na razie to robimy cięcie, słuchajcie. Na razie robimy cięcie ewidentne wszystkiego jak leci, bo jak widzicie, jest to tak gęsto. Zobaczmy, czy ta maszyna w ogóle do tego podjedzie. Powinna dać radę. Aha, nie w ten sposób. Ale jak widzicie, no nie mam problemu w ogóle z obsługą tej maszyny, także jest dobrze, nie? Nie, zresztą nie tylko tej, także te maszyny, które wybrałem tak, żeby były intuicyjne i to mi się podoba, bo niestety w tym farmingu jest tak, że jak tą pierwszą maszynę, słuchajcie, tą pierwszą maszynę, jaką miałem do ładowania, ten dźwig taki, no utknąłem, męczyłem się, słuchajcie, bardzo dużo czasu, kompletnie utknąłem z tym, żeby, słuchajcie, nie chcę ścinać, czemu nie chcę ścinać, bo co, za nisko może? Dobra. Kompletnie utknąłem, żeby to załadować w ogóle. Nie wiem, czy na 6 metrów są dobre, czy bym więcej kasy dostał, gdyby były większe. Nie mam pojęcia. Powiedzmy, że GoPro to ustawiłem, ja tu nie stoję. Jestem w maszynie przecież, widzowie.
Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Dobra. Potem będzie problem te bele wszystkie, słuchajcie, pozbierać, bo kto to pozbiera, nie? Wiecie jak jest, kto to... Kto to, słuchajcie, później pozbiera? Te bele. To będzie, widzowie, problem. Te bele pozbierać później. Próbujemy niżej. Nie, bo mi się przewróci. Dobra. Raz mi się na dach wywaliła, więc... Tego byśmy, widzowie, nie chcieli. Za blisko chyba. Rżniemy sobie, rżniemy. Takie z nas chłopaki. A co już porżniemy, wyrzucamy w krzaki. Taka piosenka, słuchajcie, jakaś była. Rżniemy sobie, rżniemy. Takie z nas chłopaki. Albo inna. Ta mi się bardziej podoba. Ja jestem drwalem i będę rąbał, piłował i rżnął. Maleńka, uwierz, to nie bzdury. Dziś będą leciały wióry. Tak, to jest piosenka z podtekstem, jakby ktoś się nie domyślił. Także ja jestem drwalem dzisiaj, widzowie. Będę rąbał, piłował i rżnął. Właśnie to robię. Ciekawe, czy tu ze względu na ten pagórek mi się uda. Chciałem trochę tych świerków, wiecie, przyciąć tutaj, bo potem ja nic nie widzę, nie? Chciałem nawet teren wyrównać czy coś, to... Bo jeszcze nie wiem, jak to zrobić. A, tak to można zrobić. Dobra. Okej, no to tak, a może dlatego tak mi lepiej. To nie musi przecież tak aż. Dobra, zobaczymy, czy tu wytniemy teraz, czy ten pagórek mi w tym przeszkodzi. No, nie musi być tak, takie długie, to może teraz będzie lepiej, słuchajcie. No, aha. No, także tutaj oczywiście ja wam jakąś tam pauzę zrobię, przecież nie będę wam pokazywał jak całość. No bo to nic takiego interesującego. Natomiast, moi drodzy, na pewno zobaczycie jakieś, no, międzyczasie przebitki z tego mojego rżnięcia tutaj. Ale maszyna się wygina, patrzcie, co się dzieje. Także co jakiś czas wam będę pokazywał. Chcę wszystkie drzewa wyciąć. Oczywiście wyciąć pniaki. Później pole już będę decydował, w którym miejscu będzie. Dokupimy pewnie jej ziemi. Czy ja coś tam z tyłu chyba kupowałem, jakąś jedną ziemię, to jeszcze nic na niej nie robię. Nawet drzew nie posadziłem. Natomiast jedną ziemię, widzowie, już mamy z tyłu. Zakupioną, także jakby ktoś się pytał, to jest. Tutaj teraz te tak się mint, kurde, nawaliły, że musiałbym je może ładować. To by się przydało w dwie osoby, widzowie, to robić. Że jeden by ciął, drugi by ładował na przykład. To mogłoby być fajnie, a jeszcze na przykład w międzyczasie można by te pieńki wycinać, bo one będą mi na pewno później przeszkadzały. Ale to wiecie, to chcę mieć... powiem wam tak, no żebym kupił teraz traktor, tą maszynę, to mi zabra... Ale nie, kredyt możemy wziąć. Słuchajcie, ja nie brałem żadnego kredytu. Wiecie co, może zrobimy tak, widzowie? A może tak zrobimy, słuchajcie, moi drodzy. Wezmę kredyt, no bo przecież go spłacę od razu. Wezmę kredyt, za niego kupię traktraczka i tą maszynę do... Ona jest tania akurat. Tą maszynę do wydobywania tych pieńków. No i wiecie, co jakiś czas będę sobie... Co jakiś czas będę sobie leciał. Tą maszyną te pieńki, wiecie, wygolę, wyrównam teren od razu. I będzie mi się dobrze potem pracowało dalej, no bo tak to będzie ciężko, nie? Sami widzicie, że będzie ciężko. Jak już tu jesteśmy, to jeszcze może to wygolimy. Aha, maszyna mi się przewróciła, no zobaczcie, no właśnie.
Ma to widzowie swoje wady, nie? Ma niestety to swoje wady w tym farmingu, że... Że teraz nie wiem, co zrobić, nie? Bo tu nie ma chyba czegoś takiego jak pomoc drogowa. Ej, no nie wierzę, nie? Coś się zbugowało może. Ciekawe, czy jakbym wyszedł z gry i wszedł, to ona będzie stała normalnie, no bo... To jest jedyny... O! To jest jedyny minus, nie? Że ta maszyna się tak dziwnie zachowuje. No bo jednak w świecie realnym takie maszyny się tak nie zachowują i to mówię, widziałem na własne oczy. Dobra, może z drugiej strony spróbujmy. To mieliśmy z drugiej strony ciąć, żeby tu coś było widać, jak już mam teren potem wyrównać. I oczywiście, słuchajcie, ten strumyczek zostanie, będzie, wiecie, dużo drzew posadzonych takich... takich dla mnie, nie? Jakiś ładny dom sobie tu postawię. Płot, wiecie. Gospodarstwo będzie na tyłach. Bo będą oczywiście tam jakieś potem kukurydze, słoneczniki, to wszystko, widzowie, będzie. Absolutnie z tego nie... Może to powinienem w ogóle, słuchajcie, zamknąć tą... Tak mam wrażenie, że może, żeby to tak mi się ta maszyna nie przewracała, może robię coś źle. Jak widzicie, co robię źle, to śmiało napiszcie. Bierzcie pod uwagę, że ja się uczę. No tutaj... Tutaj to robimy przybliżenie jedynie. Prawym przyciskiem nic nie zrobimy. Lewy, no to jest sterowanie. Scroll, no to jest dalej bliżej. Więc tutaj nie. A więcej nie mamy, no bo co? Maszyna jest włączona. Zetnij to jest X. Długość mamy, złóż to nie. Zrzuć drzewo do kombajnu zrębowego. No nie mamy, nie mamy kombajnu zrębowego. Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, to troszeczkę tak... Nie chcę, żeby mi się za każdym razem ta... Dobra, no tam już trudno, kawałek, no ja bym chciał przy ziemi to ciąć. Wtedy ciąłem przy ziemi, nie? I ona mi się wypierdzieliła. Spróbujemy teraz. Może to od razu trzeba ciąć, jak leci. Jeszcze się nie przewróciła, dobra. Ale to jest ciekawe, bo jedno drzewo się przewraca, inne nie. Więc nie wiem. Czas mam oczywiście, słuchajcie, na 0,5 czasu realnego, żeby tutaj jak najwięcej narobić. No nic, widzowie, no słuchajcie, ja nie będę tutaj jakby wam pokazywał, jak cały czas tnę, więc będziemy co jakiś czas się tutaj widzieli. To będzie taki odcinek, nasze spotkanie dzisiejsze będzie takie bardziej, bym powiedział, przerywane. Przerywane rżnięcie, tak by to nawet można nazwać, zgodnie z prawdą. Rżnięcie przerywane, no cóż. Cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz, drogi widzu? No bo to nie wydaje mi się, żeby to było na tyle ciekawe. Możemy kiedyś live'ika zrobić. Będziecie chcieli, jak zasadzę... Jak zasadzę... O, tak to powinno być, moim zdaniem. Słuchajcie. To tak nachodzi na to drzewo. O, gdzie? Tak, tamte mi jakoś inaczej chwytało. Jeszcze mam wrażenie, że... Teraz jakby było dobrze. O! Teraz tak, no to tak każde drzewo powinno być. A tak nie było, ciekawe czemu. Bo teraz się nie przewróci, tak? Dobra, bo mi się zaraz moja maszyna przewróci z tym drzewem razem. W sumie nie dziwne, słuchajcie, to drzewo to ile ton waży. No i znowu to samo. Dobra, fajnie, że ona tnie, ale jak widzicie, no... Na boku wylądowałem. Trzymajcie kciuki, żeby mnie jakaś przygoda nie spotkała, tajemnicza. Ja w międzyczasie, no na pewno zrobimy sobie za chwilę przerwę odcięcia i się spotkamy, jak będę te zakupy robił. Bo widzowie drodzy, chcę te zakupy zrobić jak najbardziej. A to cholerne jakieś tam. Na co mi te tutaj jakieś źdawki? Można tego wywalić i tyle.
słuchajcie, spotkamy się na pewno, jak za chwilę będę robił zakupy. Więc wezmę kredyt i za jednym zamachem to zrobię. Mówimy o dwa rodzaje zakupów. Jeden zakup to będzie laweta i ciężarówka do tego, aby zapakować palety z meblami. I to sobie do cieśli zawieziemy razem z, nie wiem, czy wózkiem widłowym, czy ładowarką. Ja bym wolał raczej ładowarkę, taką jak mam tutaj, chociaż tam bym nie chciał tam zostawiać, no bo będzie mi tu potrzebna, ale to jest 30 tysięcy, więc tu akurat mogę mieć dwie. Nie jestem do końca przekonany, czy wózek widłowy, chyba że założymy, że on będzie tam na stałe. Testowałem tą mini ładowarkę i ona, wam powiem szczerze, się pod wpływem ciężaru wygina. Nie wiem, jak wózek widłowy, więc zobaczymy. Ale już nie chcę wypożyczać, bo ja to testowałem wszystko przez wypożyczenie, nie? Widzowie. To wszystko przez wypożyczenie testowałem, a teraz nie chcę nic wypożyczać, teraz chcę wszystko mieć swoje. To teraz, co widzicie, to wszystko jest kupione, moje, własne. I drugim etapem to będzie kupienie traktora i tej takiej maszyny do wycinania tych pieńków. No bo jednak na dłuższą metę, słuchajcie, no nie oszukujmy się, widzowie, na dłuższą metę te pieńki będą mi przeszkadzały, chociaż na początku może to fajnie wyglądać, nie? Zobaczymy, jak mi zaczną przeszkadzać pieńki, no to wtedy je... To wtedy kupimy maszynę, ale na pewno maszyna będzie potrzebna tak czy siak. Niezależnie, czy mi to będzie przeszkadzało, ale musimy, wiecie, teren trochę wyrównać. Musimy, moi drodzy, teren wyrównać, wygładzić. Bo widzicie, tu są takie górki, no tak to... Jakby tak wyszło to moje równanie w taki sposób tego terenu, nie? To dlatego, że tam coś właśnie były, najpierw były drzewa, a później równanie terenu. Gdybym to zrobił w odwrotnej kolejności, najpierw równał terena, a później sadził drzewa, no to by było spoko, nie? Coś mi nie trybi. W ogóle przy zakupie to wam dam protipa, widzowie moi drodzy. Jeszcze zanim się spauzujemy, że tak powiem. Przy zakupie tej maszyny, jeśli sadzicie świerki, bo mówimy tutaj o świerkach, które ja teraz tnę, one mają 35 metrów, one rosły 3 lata. Jeśli już chcecie kupić maszynę, to niestety to jest ta najdroższa. Mogę wam jeszcze w sklepie pokazać, jak będziecie chcieli. Piszcie komentarze odnośnie tego, co tutaj robiłem. Jak macie pytania, to ja wtedy nagram po prostu specjalny odcinek, gdzie na te pytania odpowiem, bo tutaj jakby bez sensu jest tak... Nie jest seria akurat poradnikowa, zresztą jeszcze nie uważam, żebym się czuł na to, czy miał prawo do tego, żeby nagrywać, słuchajcie, poradniki, gdzie to jest 8 odcinek mój z Farming Simulatora, no ale jeśli coś odkryłem i oczywiście z czymś, to miałem problem jako osoba początkująca, no bo ja się tego słowa nie wstydzę, nadal uważam, że jestem osobą początkującą i mam z tego bekę, jak się tutaj czasem motam. Ale uważam, że na przykład Farming Simulator nie informuje o tym, co jak zrobić, nie? Jak co obsługiwać, to niby jest, ale tak naprawdę jakby tego nie było. I ja uważam, że jeżeli by to komuś z was mogło pomóc, to ja, słuchajcie, z miłą chęcią bym to nagrał. Może tu, słuchajcie, jakieś powinienem podpory otworzyć. Nie wiem, czy jest coś takiego, czy tutaj... Możemy sprawdzić, jakie są jeszcze skróty klawiszowe. Poczekajcie, tak już się ośmieszam, bo to mi co chwilę pada na glebę. Może tutaj są takie, jak wiecie, jak koparki mają te takie... Chyba podpory nazywa, nie? Czekajcie, sprawdzimy, widzowie. Sprawdzimy, bo to tak nie może być, że za każdym razem mi się ta maszyna wypierdziela. Czekajcie, może sobie staniemy dalej. B to jest włączenie ścinania drzew. Dobra. Y zmień długość. No długości nie chcemy zmieniać. Czyli tak. Q to będzie odłącz. Pewnie nie ma. W to tam wiadomo, to jest skierowanie. E to będzie wysiąść, to nie. R to jest... nic nie jest. T. Q nic nie robi i nic nie robi. P to jest sklep, no ale do sklepu nie chcemy. Tutaj jest znowu sterowanie. Pod F mamy światła, no ale to wiem. G, H. A to będzie pracownik. Dobrze, niech się zapisze. J. O, pod J. A, widzicie, czyli tutaj jest znowu też kwestia, ale ja myszką to robię, widzowie. Bo to jest tak troszkę nieintuicyjne. Prawo-lewo, czyli LM. Sterowanie prawo-lewo, ja to robię strzałkami, bo mi jest wygodniej. No to jest góra-dół, dobra. B to było wyłącz, jeszcze V.
T, no to kamera. Nie, no kamera jedna na razie mi wystarczy. No i X, zetnij. Dobra, Z to nie wiem, było rozłóż chyba. Czyli wszystkie klawisze możliwe, słuchajcie, sprawdziłem, raczej nic tutaj... Raczej nic tutaj nie ma. Dobra, bo zaraz jeszcze coś nagrzebię i mi się nagrywanie wyłączy. Także słuchajcie, moi drodzy, widzimy się za chwileczkę, bo ja tutaj sobie pościnam. Po prostu pokażę wam, jak wygląda to pościnane wszystko tak, jak jest, nie? Może w międzyczasie załadujemy jeden transport i już go zawieziemy, żeby nam te bele nie przeszkadzały. Także ja tu jeszcze trochę pościnam i za chwileczkę będę ładował. Zawieziemy oczywiście do tartaku, żeby tam już, wiecie, magazyn był na full pełny. No i na pewno jeszcze w planach jest te zakupy, więc tu na pewno będzie kredyt. I kredyt w tym momencie mogę wziąć na maksa, bo ja na dzień dzisiejszy, kochani, żadnego kredytu nie posiadam. Wszystko mam spłacone. I jak widzicie, jestem na plusie, no przez to, że te meble sprzedałem. I mogę wam już teraz powiedzieć, że nie pamiętam, ale za takiego tira z meblami... Kurczę, nie pamiętam dokładnie, ile ja kasy dostałem, bo to mi tak na raty te palety ściągało i na raty mi za to płaciło. No bo ten tir jest tak długi, że tam, no zobaczycie zresztą, ale to pewnie, no może jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Albo w następnym. No i kurczę, na raty i dokładnej kwoty nie pamiętam, ale grubo ponad 200 tysięcy. Także moi drodzy, ja pościnam. Plan jest taki, tak jak mówiłem, żeby tu wszystko wyciąć. Ma być tu gołe pole, łyse pole, tak? I było ściernisko, a zbudujemy coś, będzie stał mój dom. Także wszystko tutaj wytniemy, potem będę robił jakiś plan, jak to zagospodarować ten teren, bo biorąc też pod uwagę tą rzeczkę, żeby to jakoś ładnie wyglądało, jakieś drzewka posadzić, żeby to było takie miejsce, taki mój raj na ziemi, tak chcę to zrobić, widzowie. No i co, no szkoda, że stawku nie da się tutaj zrobić, żeby na przykład ryby pływały, nie? Bo bym chętnie wykopał taki stawek. Także na pewno będziemy to robić. Myślę, że ta część tutaj wjazdowa będzie idealnie pasowała do takiej mojej części, tu gdzie było to pole, to myślę, że czymś innym zagospodaruję. A tą część gospodarczą, gdzie będą ciągniki, maszyny wszystkie stały, to myślę, że jakoś ładnie drzewkami i płotami odgrodzimy i to będzie zupełnie wjazd z innej strony. Znaczy będzie jakiś tam przejazd, ale wtedy wiecie. Chcę to zrobić, to zobaczycie, no to będziemy kombinować. Najpierw trzeba drzewa powycinać. Także za chwileczkę, moi drodzy, się widzimy. Nie wiem, ile mi to zajmie. Pewnie w czasie realnym zleci mi z dobre pół godzinki, może godzinkę. Trochę tu powycinam i jak mi się już znudzi to wycinanie, będziemy ładować, słuchajcie, i zawieziemy i zobaczycie, ile to litrów dostarczy do tartaku. Także do zobaczenia za chwilę. No jestem, widzowie. No tak tutaj mnie się ta maszyna... przewraca, tak się przewróciła, że się zaklinowała między drzewami. No nic, będzie trzeba jej pomóc. Spróbujemy piłą mechaniczną. No powiem wam, że nie wiem, czemu ona tak skacze. To jest naprawdę ciekawe. Może faktycznie spróbuję. Nie wiem, czy tak się robi, ale spróbuję po prostu jakiś, nie wiem, obciążnik może do niej dać. Czekajcie, może z innej strony powinienem ciąć. Spróbuję może, słuchajcie, jakiś obciążnik tutaj. Tutaj nie mogę? Serio? Nie mogę. Jakiś obciążnik, widzowie, spróbujemy do niej może. Nie wiem, czy się da podłączyć, ale jakby na tyle ona potrzebowała obciążnika. Okej. No tylko niestety będzie problem, bo teraz nie wiem, czy nam się uda, widzowie, czy nam się uda pociąć tą... Te drzewo tak ładnie, jak ta maszyna tnie, no może się uda w nią wsadzić, nie wiem. Najwyżej ręcznie, dwa kawałki możemy ręcznie. No dobra, no i co? Jeszcze gorzej, widzowie, jeszcze gorzej, bo maszyna jeszcze bardziej zablokowana. Słuchajcie. Drzewo ją przygniotło, kurde. Leczy gorzej, czekajcie, może się uda coś. O, tak już było, kurde, no mówię wam, nie wiem, spróbujemy zobaczyć, czy, teraz tak, coś bym musiał z tym ramieniem zrobić, bo ono mi, bo czekajcie, skrócić je, o, to ramię może hamowało, do rowu wpadliśmy, a to nic nie widzę poza tym w ogóle. I teraz pytanie, oczywiście jakby ktoś się zastanawiał, moi drodzy, to...
zrobiłem save'a i wczytałem ponownie grę i... O, jest, dobra. Wczytałem ponownie grę, także to nic nie daje. Nic nie daje. Słuchajcie, nie wiem. Dobra, tak jak już jesteśmy w tym etapie, to myślę, że warto się przekonać. To podjedźmy już tą maszyną do sklepu. Podjedźmy już tą maszyną do sklepu i zobaczmy, czy da się jakiś obciążnik do niej zamontować. Albo coś tam ulepszyć. No trudno, stracimy kasę, i tak jeszcze kredytu nie wziąłem. A będziemy mieli okazję, przy okazji, jak już będziemy w sklepie. Znaczy i tak, no bo moglibyśmy tutaj lokalnie. Więc nie musimy jakby do sklepu jechać, żeby to zrobić, ale... Zobaczmy jako na w środku. Może trzeba ze środka też patrzeć. O, zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione, moi drodzy. Tutaj mamy tak jakby podpowiedź chyba, co na klawiaturze co robi. AD. Mamy podpowiedź, widzowie, zobaczcie. 1, 4, to jakieś chyba biegi są, na czerwono pozaznaczane. B, C, E, F. E to jest wysiadanie, to nie. Piątka, nie, to chyba akurat... To jest chyba akurat ściema. Nie wiem, czy z tej maszyny mógłbym tutaj wycinać drzewa, natomiast no jest pierwszy niefart, nie? Jest pierwszy niefart, maszyna jest super, naprawdę jest fajna. Pamiętajcie, jeszcze raz to powtórzę, bo chyba mówiłem, ale powtórzę to najwyżej jeszcze raz. Jak będziecie wybierali do sosny, znaczy do świerk akurat, do świerku, nie? To żeby ten świerk, słuchajcie, mogła ta maszyna ściąć, to musi być to ta najdroższa, najmocniejsza. Tam macie napisane w sklepie przekrój drzewa, średnicę drzewa, nie? Żeby na 80 przynajmniej centymetrów. Bo jak kupicie tańszą, to będzie wam wyświetlało komunikat, że jest za grube drzewo. No ja dlatego, jak widzicie, widzowie, na początku te maszyny wypożyczyłem. Bo jakby ktoś pytał, czemu wypożyczyłem? Dlatego, żeby no nie kupować, tylko żeby się przekonać, czy dana maszyna mi odpowiada. Zobaczmy, nie wiem, czy to tak jakoś się da. Tutaj w ogóle gdzieś był ten serwis. To może od razu do serwisu podjedźmy. Może to się w serwisie zrobi. Zakupy to sobie zrobimy za chwilę, jak podjedziemy i tak. To będzie trzeba się, moi drodzy, przeteleportować tutaj. Więc maszyną tu nie ma sensu żadną podjeżdżać. Mam nadzieję, że dobrze stanąłem. Zobaczmy. Pierwszy raz jestem w ogóle w tym serwisie. Handlarz, opcje pojazdu, R. Stan lakieru, tam w nosie mam lakier. Napraw, no możemy zrobić. Napraw, przemaluj nie musimy, ale ustaw. Marka kół. Gąsienice mi raczej nic nie dadzą. Co mi to da, że ja gąsienicę założę? Widzowie, tak szczerze, czy mi to coś gąsienice dadzą? No można spróbować zasadniczo, ale chyba nie. Ustawienia kół, standardowy i tu nic nie możemy zmienić. Tu jest jakiś protection. Ja nie wiem, co to jest za protection. To niech będzie 3 protection, już trudno. A to tam bez znaczenia. Extra, to nie wiem, co to jest. Jakieś extra coś. Extra roof. Nawet nie wiem, jakieś tu dodatki pokupowałem. Transportation. A, forma jak ma jeździć. Nie, no normalnie niech sobie jeździ. My nie będziemy nią nigdzie jeździć. No niech będzie, słuchajcie. Nie wiem, co to zresztą dało. Spróbujmy ją naprawić. I zobaczymy jedną rzecz. Widzowie, zobaczymy jedną rzecz, najwyżej sprzedam. Bo są tutaj te takie różne obciążniki, prawda? Tylko nie wiem, gdzie one były. Obciążniki. Może trzeba jej, kurczę, obciążnik zamontować. Najcięższy, jaki się da. A, to ten pierwszy chyba to będzie. Słuchajcie, może to jest... Do 1,7 tony.
Ale jak John, no to pewnie do ciągnika. 3-3 tony. Tam na cenę nie patrzę. 2,5 tony. Tu jest niby narysowany spychacz, więc może też cholera wie, gdzie to się montuje, nie? Czy spróbujmy może tego. Bo raczej nie wiemy, czy może inny pasować. No, tam, gdzie jest spychacz narysowany, nie? Widzowie, tak mi się wydaje. Że jak jest narysowany spychacz, tu jest w ogóle za 600 jakiś tani. Nie, to weźmy tam, gdzie jest spychacz i trudno. Weźmy najcięższy ze spychaczem, czyli ten. 2,5 tony. Tam kolor akurat w nosie. Najwyżej sprzedamy. No, co zrobimy, widzowie? Zaraz zobaczmy, czy da się tą moją maszynerią to podjechać. Fajnie, że to bieganie może być szybsze z shiftem. W sumie te koła mogłyby być gąsienice z przodu, bo to i tak jakby te jedno. Zastanowię się, zobaczymy, czy będzie to działało. Pomyślę, czy gąsienice z przodu nie da. Może będą cięższe. Bo to jakby nie wiem, czy to wpłynie na to, żeby to się nie. To z tyłu by trzeba raczej podłączyć, a tu nie wiem, czy jest gdzie. Będzie można? Nie da się. Gdzie nie da się, kurczę, tego podłączyć? Ajajaj. Ale to jest ciekawe, że taka maszyna, słuchajcie, nie ma obciążnika żadnego. Już lepszej nie mogłem chyba kupić. Nie, z przodu też się nie da. A czekajcie. Wejdźmy jeszcze w sklep. Teraz tak. Moje posiadane. To jest Komandsu 951. 951. Komandsu 951. No to mam rozkminę troszkę. Bo to jest jedyne, co na razie. No chyba, że jakoś wiecie, zabezpieczenia się wystawia i jakby czegoś nie zrobiłem i przez to mi to maszynę przewraca, ale nie chce mi się wierzyć, żeby to tak było zbugowane. Bo no wiecie, na dłuższą metę będzie to uciążliwe. Jakby na razie nie narzekam, ale maszyny używane w leśnictwie. I zobaczcie, ja kupiłem tą najdroższą 951 tom, żeby miało przekrój 83, 23 tony chyba waży. Więc no to czyli no 23 tony waży, 22 tony to słuchajcie waży. To jakim cudem ten obciążnik niestety można na razie sprzedać, bo nam się nie przyda. To jakim cudem, moi drodzy, się przewraca. Dobra, wiecie co? Jeszcze założę tę gąsienicę. I teraz tak, zrobimy jeden numer. Będę chyba się przygotowywał powoli do tej wycinki tych pniaków, ale zobaczymy, jak nam załadujemy ciężarówkę najpierw. Że to będzie teraz, to już jest moment, myślę, na załadowanie ciężarówki. Trochę się przesiądę w inną, w inne miejsce. Słuchajcie, czy ja zrobiłem naprawę? Tam stan lakieru, to mam w nosie akurat. Zróbmy inaczej. Jeżeli nie da się zrobić marka Q, niech i może czerwone będą. Nie wiem, co dadzą te gąsienice, ale fakt, że 8000 to kosztuje, no zaraz, kurde, tam się kasa skończy, jak tak będę wydawać na pierdoły. No ale może to nie jest pierdoła, no słuchajcie, może to nie jest pierdoła, nie wiem. Mam nadzieję, że nam nie obniżyło prędkości jazdy do sklepu. No zobaczymy, może będzie i tak te dwa koła przednie się nie zginają, no to wiecie. Dobrze jadę? Dobrze jadę, na skróty jadę, okej. No zobaczymy, no. Słuchajcie, ale na razie mam dosyć tej maszyny, na chwilę. Ja myślę, że wiecie co, tą serię z drzewami to chyba podzielimy na dwa odcinki, bo ja wiem, że cieszę się, widzowie, bardzo mi miło, że takie dłuższe też chcecie oglądać. W ogóle jak się podoba, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło. Może już się uda w końcu jakieś poradniki mi z tego nagrywać, bo czemu by nie.
się uczę czegoś, mam coś odkrywam, no to staram się z ludźmi tym dzielić. Ale tak myślę, moi drodzy, że dzisiejszy odcinek poświęcimy jakby wycince drzew, bo to jest dosyć, to jest raczej taka seria dosyć dłuższa, tak? No bo jeszcze mamy zawiezienie drewna do tartaku, mamy wiadomo, załadunek drewna, cały ten sprzęt, wycinanie pieńków, więc ja myślę, że to podzielimy po prostu na kilka odcinków, a dzisiejszy odcinek tylko i wyłącznie na wycince drzew i to będzie dobre. Także drogi widzu, będę cię już powoli zapraszał do obejrzenia następnego odcinka z tej serii. Od zera do milionera, no bo to jest widać, no milionerem jak widzicie nie zostaje się z dnia na dzień, to trochę pracy trzeba w to włożyć. Ja w ogóle jestem ciekaw, ile czasu zajmie mi cięcie tych drzew. Oczywiście troszeczkę gdzieś tam poza odcinkiem, no będę też ciął, bo to będzie wieczne cięcie. Ale wiecie co? Będę notował. Znaczy już nie wiem, ile drzew ściąłem. To jeszcze mogę po pieńkach policzyć, ale to jest nie do przeliczenia. Ja myślę, że lepiej na litry to liczyć. Będę notował, ile ciężarówek po prostu zawiozłem. O, tak zrobimy, widzowie, że po prostu zanotuję, ile ciężarówek zawiozłem do tartaku. To myślę, że będzie dobre rozwiązanie. Spróbujmy teraz jeszcze raz jedną rzecz. Już lepszej maszyny od tej na pewno. Dobra, włącz ścinarkę drzew. Wiecie, no już lepsza maszyna niż ta, to już nam się nie trafi. Zobaczymy, jak to będzie z tymi gąsienicami. Naprawdę jest ona fajna, nie? Tylko się zastanawiam, możecie napisać w komentarzach, czy jak wy ścinacie nią drzewa, może ktoś używa, na pewno jest tutaj wielu fachowców, jeśli chodzi o graczy, no bardziej znających się niż ja, no nie oszukujmy się, widzowie, no ja to tutaj popierdółka jestem, jeśli o to chodzi. Dobra, dopiero się uczę. I teraz tak, jaką mamy długość? Długość na 6 metrów. 7 to już będzie chyba za długo, myślę. A zresztą możemy też spróbować niektóre na 7, natomiast nie wiem... O, patrzcie, na razie się nie przewróciła. To może od terenu zależy, tam było tak po prostu z górki, może źle ustawiłem. Może ona powinna pod górkę stać. No zobaczcie, tu się nic na razie nie dzieje, chyba że to te gąsienice na to wpłynęły, bo nie wiem, jest cięższe koła są, przecież te gąsienice nie wyglądają mi na metalowe, a raczej byłbym skłonny powiedzieć na gumowe. Takie wrażenie sprawiają, widzowie, czekajcie. Tu coś jeszcze możemy ściąć, no będzie następny odcinek ładowanie tego wszystkiego. Tak zrobimy, bo tego jest tyle, moi drodzy. Tego jest tutaj tyle do roboty, że tego w jednym odcinku na pewno nie da się skrócić. Ja też nie lubię tak na... Jak wam pokazuję całe swoje, powiedzmy, postępy, widzowie, no to też tak nie lubię, wiecie, ucinać jakichś ważnych informacji. Czekajcie, spróbujmy zrobić jeden myk. Spróbujmy wjechać tam w dół, tylko czy się da. No skoro mamy gąsienicę, to się powinno dać. No i za wiele to my tutaj nie zrobimy, bo tu jest tak na... Kurde. No teraz się, zaraz się sam przewrócę. Bez niczego. Tak to ona nie może stać. Nie, ona musi na prostym stać. Aha. No, Juken, zajebisty jesteś, naprawdę. Nie ma co. Dopiero to naprawiłem to. Dobra, czyli to już jest jeden wniosek, że tym nie można jeździć po nierównym terenie. To się źle kończy, widzowie. Dobra, wiecie co? Nie będziemy. Nie będziemy takich kombinacji robili. Udało mi się, ale ja później pomyślę, co z tym zrobić. Muszę stąd wyjechać jeszcze, kurde. Chyba tędy najlepiej. To musi stać na równym terenie. Także na razie jeszcze, jak nie mam takich umiejętności, to nie będę tutaj się porywał na te rzeczy z górki, bo może też dlatego tak jest, jak jest. Tutaj mamy właśnie to drzewo, tylko ciekawe właśnie, widzowie. Bo musiałbym je jakoś zaczepić, te, które tu ścinałem piłą. Kurde, teraz tu leży to drzewo, które piłą ścinałem mechaniczną, żeby się ratować. Jest tutaj tyle nawalone z każdej strony. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś ewentualnie drzewo do ścięcia. Słuchajcie, tyle mamy nawalone z każdej strony tych drzew,
że będę musiał teraz już zacząć jakoś, wezmę ten, a to już w następnym odcinku zobaczycie, wezmę ten mój wózek taki, się nazywa, znaczy to się nazywa wózek, to się nazywa, znaczy nie wózek widłowy, tylko ten, ładowarka kołowa, o, tak to się nazywa, widzowie. Wezmę tą ładowarkę kołową i nią porobię. Czekajcie, na razie się nie przewróciło. Może te koła zmieniły postać rzeczy, albo nie wiem, dodatki jakieś dałem. Może tu jakieś ciężarki, słuchajcie, są tam na tyle. Może ja coś dokupiłem, jakieś ciężarki. Widzicie, widzowie, coś przybyło na tyle. Ale one nie wyglądają, żeby były zbyt ciężkie. Protection 3 nazywało chyba. Bo na razie jakoś tragedii nie ma, widzowie. Dopóki ja oczywiście nie wjeżdżam w jakieś dziwne tereny. No dobra. Jeszcze coś tu można ściąć na koniec odcinka? Widzowie moi drodzy, jak myślicie? Tu jeszcze można coś ściąć. O, nie będzie tak łatwo tutaj. No dobra, no już trudno, no to nie musimy ścinać przy samej ziemi, nie? Jak to powiedział, że przy samej ziemi musimy ścinać, już trudno, najwyżej wygolimy ten... Wygolimy tego pieńka, słuchajcie. No widzicie, krzywo ona stoi, to nie chce dalej skręcić, więc coś jest na rzeczy, że... Musiałem coś robić źle, może miałem ją źle ustawioną, ale zawsze mi się wydawało, że ona prosto musi stać w miarę. Właśnie, bo może jak ona faktycznie prosto, widzowie, stoi, to się nie przewraca. Może to był mój błąd, wiecie? Teraz mam takie przeczucie, słuchajcie, czy to nie jest tak, że jak ona stoi krzywo, to się przewraca, a jak stała prosto, to się nie przewraca. Zbliżenie chyba. To będzie do miniaturki dobre. Widzicie? Nie chcę dalej na przykład jechać. Czy skręcić w sensie, nie? Jechać chcę, ale... No ona się uczy cały czas. Ja jestem takim człowiekiem, że oczywiście można mi pokazać jak najbardziej chętnie, ale lubię się dużo rzeczy sam nauczyć. No tak mam, widzowie. Ten typ tak ma. No co poradzisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No lubię, jestem ambitny i... Dobra, mamy. Troszkę niżej. Oj. Patrzmy, czy troszkę niżej się da. Już niżej się nie da, bo mi ją podnosi. To też mi... Aha! Teraz to na pewno się wywali jak... Zdowie, no to teraz ona się na bank wywali, skoro... Tam jest taka górka. Cholera, ta górka mi potrzebna. Dobra, ścinamy. Trzeba wyrównać teren. Żeby mógł, widzowie, teren wyrównać, to niestety będę musiał te wszystkie... ścięte drzewa stąd powkładać do ciężarówki. Także mam co robić, widzowie. Mam co robić. Jest misja na następny odcinek. Od zera do milionera. Także jeszcze w tym odcinku milionerem nie zostanę, bo jak widzicie... I nawet jeszcze nie ma czasu w tej chwili na to, żeby... Sami widzicie, widzowie, że nie ma jeszcze czasu na to. Dobra, to się przesuną, to super. Nie ma jeszcze, widzowie, nawet czasu na to, aby kupować ten sprzęt do załadunku mebli od cieśli. Chyba dotąd. No trudno, no bo... Czekajcie. Ja jestem może troszkę upierdliwy, niektórzy z was powiedzą. Ale taki jestem. Uważam, że jak mam zmarnować, nie wiem, sporo kasy... To po co? Jak można przesunąć to? Ta maszyna się świetnie, słuchajcie, nadaje do przesuwania różnego rodzaju właśnie belek. Już nie mówię oczywiście, że ona świetnie je chwyta, bo to faktycznie trzeba jej przyznać. Ale oprócz tego, że świetnie chwyta, to świetnie przesuwa. Zobaczcie, moi drodzy, patrzcie to. Tu będę musiał wyrównać ten teren, no ale ja tutaj jakbym, wiecie, w City Skylines, no bez problemu równałem teren, tutaj mi to idzie trudniej, no bo tutaj jest to zupełnie inny,
model, jeśli chodzi o... Dam radę, czy nie dam rady? Tyk. Widzicie? Elegancko przesuniemy. Bo ono się chyba tam zablokowało o coś, więc trzeba je podnieść. Ale precyzja chirurgiczna, widzowie, zobacz. Aha, bo ja się tu też o pieniek blokuję. Kurde, te pieńki, widzicie. Dobra, będzie trzeba faktycznie... Bo też jak będą te pieńki, ja też terenu nie wyrównam, nie? To tak na... Pro forma wam powiem. Aj, to wysoko to. Także to też jest taka ciekawostka, widzowie, nie? Że jak będą pieńki, to nie wyrównam terenu, także już... Cię ładnie chwyciło. Akurat spontan. Ale fajna, ta maszyna jest według mnie no naprawdę super, jeśli chodzi o tego typu pracę, nie? Z drewnem. Bo... Inne, jak są chwytaki, o, nawet możecie trochę kołami przesunąć. No tam każdym pojazdem możecie, wiadomo, ale... Czekajcie, może wam pokażę, jak się chwyta. Może mi się uda, tylko nie wiem, czy tu tak, jak jest tak krzywo, to tutaj nie chwycę tej beli. Akurat, słuchajcie, tutaj za bardzo nie chwycę, ale mogę ją spróbować jeszcze przesunąć. To tą miałem przesunąć? Tak, chyba tą, nie? Wiecie, tu tyle jest belek, że już nie wiem, którą miałem przesunąć. To chyba o niej była mowa. Ona mi tu przeszkadzała w wycince. To te dwa drzewa dla widza zetnę na koniec. No idź. W sumie tu bym nie musiał jej przesuwać już. Dalej od biedy. Już bym jej nie musiał przesuwać zasadniczo, ale... A, no to trudno, żeby ona mi się przesunęła. No widzicie, no przez to, że jest... Przez to, że teren, nie? Nam się zrobił trochę tak... Tak nie za bardzo. Niestety, widzowie. Nierówności terenu mają swoją, jak widzicie, wadę. O, tak się też fajnie przesuwa. Naprawdę, opcji jest bardzo wiele. Te tam wszystkie na razie w dół. Później będziemy z dołu jakoś zbierać, albo ciężarówką podjedziemy i... Że bardzo fajna ona jest właśnie do takich różnych... Gdybyście na przykład na kupkę jakoś te bele, jak chcecie je ze sobą, nie wiem, z... Jakoś tak, o, żeby były wszystkie jakoś na w jednym miejscu, to do przepychania jest to świetne narzędzie, nie? Szczególnie jak macie gdzieś tu na środku, nie? O, cyk, zobaczcie, po kilka naraz. Dobra, dosyć tej zabawy. Nie ukrywam, jest to dla mnie fajna zabawa. Dobra, co tutaj ten? To mi nie przeszkadza, bo te się przesuną, te pieńki. Więc to akurat mi w żaden sposób, widzowie, nie przeszkadza i zobaczmy. Trzeba ją rozłożyć. Teraz chyba złożyłem. Czekajcie, pomoc. Włącz ścinarkę. Okej, dobra. Teraz to mi się ją złożył. Teraz ją złożyłem, nie? Dobra, B włącz. Nie, no jest włączona, dobra. No, także fajna rzecz, ta ścinarka drzew, naprawdę. Fajne narzędzie. Fajnie, że w świecie realnym. W leśnictwie takie rzeczy też są, tylko no jakby mniej tych drzew ludzie wycinali, to ja bym się nie pogniewał, wiecie, ja jestem takim człowiekiem, który kocha przyrodę, więc na przykład nawet tutaj, ja wiem, że to jest tylko gra, tak, ale tutaj no aż żal mi, powiem wam szczerze, tych drzew wycinać. Natomiast mój plan jest taki, no to tu wycinam po to, aby... Słuchajcie, tu wycinam po to, aby sobie gospodarstwo ładnie zrobić i będziecie tego świadkami, że... O, tak krzywo. Będziecie, widzowie, tego świadkami, że
drzew na sadze bardzo dużo. Byście sobie nie myśleli, że to tak... Że tu w kulki lecę, nie? Absolutnie, nic z tego, widzowie. Nie lecę w kulki. To jest? Zaczęło ścinać i przestało. Może za nisko trochę dałem. A, że ono się ścięło chyba. Dobra, teraz. Jeszcze było Shift X, rzuć drzewo do kombajnu zrębowego, no ale tu kombajnu nie mamy. Patrzcie, mamy ten obciążnik i chyba nagle jest dobrze. Nagle przestała nam maszyna wariować. Czyli trzeba te dodatki kupić, kurczę, w tym. A co to drzewo mi znika? Nie. Już tak wyglądało, jakby mi znikało, nie? Wystraszyłem. Widzicie, jak ładnie pięknie, czyli to jest to. I jednak równy teren musi być w miarę. Chociaż tyle o ile, no wiecie, to jest tam niewiele różnicy, ale tak jak tam jest ta rzeczka, no to tam jest mega nierówna. A zobaczymy, czy teraz, jak ona krzywo stoi, to nie będziemy jej dodawali jeszcze bardziej. O, nie tak? I cyk. Tu będę naprawdę, jeszcze jak tak, tego orania, tego... Tych pieńków to się nie boję, nie? No i pierwsza gleba. Czyli jednak to nic nie dało. To by nic nie dało, widzowie. Dobra, no słuchajcie, no. Ja tu sobie będę ścinał. My się widzimy w następnym odcinku, moi drodzy, w którym, no, zawieziemy to, będziemy ładowali drewno na lawetę. Znaczy na lawetę to będziemy akurat ładowali nie drewno, a gotowe meble. To akurat inaczej, widzowie, natomiast tutaj, ej, no i co, nie mogę wstać. No i znowu leżę, nie? Nie wiem, co ja robię nie tak, widzowie, naprawdę nie wiem, co ja robię nie tak. Jak ktoś z was wie, co ja robię nie tak, to możecie dać znać, chociaż to jest, na razie mam taki zapas nagrywania odcinków, że ja wam dziękuję oczywiście. Właśnie, na koniec odcinka chciałbym wam, widzowie, moi drodzy, podziękować za to wszystko, co gdzieś tam piszecie, za waszą cierpliwość do mnie, za wszelkie porady, tylko prawda jest, i oczywiście piszcie, tylko weźcie pod uwagę, proszę, że czasem jest tak, że jak zaczynałem, no dzisiaj na przykład wlatywał czwarty odcinek, a ja nagrywam już ósmy, także... Czasem nagrywam po kilka odcinków dziennie, no i wiecie, jak to jest, nie? Że czasem jak piszecie do starszego odcinka, to ja to już wiem, bo do tego sam doszedłem. No ale oczywiście jestem wam bardzo wdzięczny za komentarze, porady. No ja sam się z siebie śmieję, nie? Że się tego uczę. Ale tutaj, jeśli chodzi o drewno, to jakoś ogarniam. Po prostu czuję się w tym, bo jest to intuicyjne, więc widzicie, że nie jest ze mną tak źle. Jak niektórych rzeczy nie ogarniałem, to... przyznam wam się, na przykład tego dźwigu do, jeżeli na przykład była ta przyczepa, tak, do drewna i tam był dźwig, tego kompletnie nie umiałem ogarnąć, jak to się steruje, bo to, znaczy ogarnąłem, tak, ale jakby jest to tak nieintuicyjne i masakryczne, że ten, więc ta ładowarka tutaj, która koło mnie stoi, jest według mnie świetna, póki co chyba najlepsze ma właśnie ten ładowacz, to jest chyba najlepszy, bo był jeszcze taki drugi, na jedno drzewo, też nie był zły, ten jest lepszy, bo ten daje możliwość przesuwania drzew, bo tamten był taki jakby plastikowy, no nie wiem, coś w tym stylu. Dobra, widzowie, dziękuję za oglądanie, w takim razie będę cię prosił, drugi widzu, jak obejrzałeś do końca, zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem, a my widzimy się w dalszym ciągu, w następnym odcinku, gdzie będzie dalsza część tej całej mojej wycinki, także do zobaczenia, cześć!